posłowie, i poseł Platformy Obywatelskiej może siedzieć pod jednym sztandarem, mając na uwadze niełatwe onegdaj relacje, ale jak widać, szanowni państwo, są rzeczy ważne i ważniejsze. Dzisiaj właśnie stykamy się z tą rzeczą ważną albo najważniejszą z punktu widzenia przyszłości. Przyszłości związanej z edukacją naszych dzieci, która oczywiście nie dotyczy wyłącznie tej przestrzeni zdobywania wiedzy, funkcjonowania w zakresie różnych typów szkół, ale tak naprawdę będzie ona determinowała na całą przestrzeń publiczną, bo szanowni państwo, mówiąc o zmianach w reformie oświaty, zmianach w reformie edukacji, nie poprzestajemy wyłącznie na zmianach dotyczących napisaniu nowej ustawy pod tytułem Prawo oświatowe. Jak państwo wiecie, ta reforma będzie dotykała zarówno samorządowców, samorządy głównie, jeżeli chodzi o finansowanie tejże reformy, będzie dotykała nauczycieli, o czym na pewno szerzej gospodarz dzisiejszego spotkania, pani prezes Róża Lewandowska, będzie dotykała rodziców, będzie dotykała opiekunów. Tak naprawdę nie będzie sfery, nie będzie tak jakby podmiotów, której ta reforma by nie dotykała. Ale dlaczego mówimy o tej reformie? No, szanowni państwo, no bo jak może być dobrą reforma, którą przygotowano i przeprowadzono przez parlament w ciągu 17 dni. Reforma licząca 700 stron ustawy. Reforma, która, szanowni państwo, nie była konsultowana z żadnymi środowiskami opiniotwórczymi w Polsce. Reforma, która została zakwestionowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, czyli przez wszystkich rektorów, którzy reprezentują wszystkie wyższe uczelnie, nie pozostawili na niej suchej nitki. Wszystko przejawia się w tej reformie. Rektorzy mówią o chaosie, o nieprzemyślanej reformie, o nieskonsultowanej, o braku postawienia założeń tej reformy na Radzie Dialogu Społecznego. Ba, zabrakło również opinii specjalistów. Otóż 80 najwybitniejszych polskich profesorów uczelni wyższych tak samo wystosowało list do pani minister z pytaniem retorycznym, dlaczego nie odbyły się konsultacje społeczne. Otóż, szanowni państwo, jako parlamentarzysta w ubiegłym tygodniu otrzymałem zaproszenie od pani minister Zalewskiej na konferencję, na konsultacje podpisanej już ustawy, jak państwo wiecie, od 9 stycznia 2017 roku. I tak naprawdę nie wiem, pani prezes, cóż tu konsultować, skoro pani minister wychodzi teraz z propozycją konsultacji w Urzędzie Wojewódzkim czegoś, co już zostało podpisane i de facto wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. I na końcu, szanowni państwo, ja wiem, że o pewnych rzeczach w sferze polityki, w sferze chaosu, o którym będziemy mówić, na razie to są tylko słowa, ale proszę uwierzcie mi, ja jako rodzic, mam również przyjaciół, mam również znajomych, ale też oczywiście rozmawiam z wieloma podmiotami, które będą wdrażały tą całą rewolucyjną zmianę, reformę edukacji. Począwszy od tego, że nie będzie już obowiązku przedszkolnego dla dzieci 5-letnich, zostanie on przesunięty na dzieci 6-letnie. Poza tym mamy taką sytuację, że do tej pory doskonale funkcjonujące w Polsce gimnazja dwujęzyczne, czy też gimnazja sportowe, a pragnę przypomnieć, że Kamil Stoch również kończył gimnazjum, i mnóstwo naszych olimpijczyków aktualnych pokończyło gimnazja właśnie w ramach gimnazjów sportowych, przestanie funkcjonować, bo nie będą mogły działać w ramach zwykłych szkół podstawowych. Poza tym, szanowni państwo, tak naprawdę z największymi problemami związanymi z tąże ustawą dopiero zetniemy się w 2019 roku my jako rodzice. Bo dopiero w tym roku 720 tysięcy dzieci zetknie się ze sobą w konfrontacji, bo będą to dwa roczniki i to te roczniki będą musiały naprawdę walczyć. Czyli wrócimy znowu do teorii tak zwanego wyścigu szczurów o miejsca w lepszej szkole ponadpodstawowej, a potem znowu w ubieganiu się o stypendia, czy też o indeksy szkół wyższych, tak? Także tu mamy same problemy. Ciężko nie powiedzieć w kontekście tejże reformy o finansach, bo szumne zapowiedziane przez panią minister Zalewską informacje dotyczące, że ta reforma ma pokrycie w pełni finansowe. Otóż, szanowni państwo, nie ma. Związek Miast Polskich, Związek Gmin Polskich i wszystkie liczące się gremia, które reprezentują interesy samorządów, a także organizacji, mówią, biją na alarm. Ta reforma jest po pierwsze źle przygotowana, tak jak powiedziałem, nie jest skonsultowana z żadnymi praktykami, jest poparta tylko tak jakby teorią dwóch panów profesorów, bo tutaj trzeba powiedzieć otwarcie, kto jest twarzą z tylnego siedzenia, kto tak jakby narzuca ton tej reformy, to jest profesor Legutko i profesor Waśko. Także tych dwóch panów będzie tak jakby budowało nowego obywatela,
będzie budowało nową historię dlatego, żeby powstało nowe państwo w oparciu o nową historię i w oparciu o obywatela, który tak jakby wpisuje się w ramach rządu Prawa i Sprawiedliwości. I pojawia się problem finansów. Ustawa jest niezabezpieczona pod kątem finansów. Na dzisiaj wiem po rozmowie z prezydentem miasta Grudziądza, że te niezbędne jakby nakłady rzeczowe, które grudziąckie szkoły będą musiały ponieść, pochłoną z budżetu miasta kwotę około 4 milionów złotych. Pierwsze moje pytanie było naturalne. Czy ta kwota będzie miała pokrycie ze środków budżetu państwa? Otóż nie. Otóż nie, szanowni państwo. Czyli mamy dziurę w budżecie w perspektywie samego miasta Grudziądza na 4 miliony złotych. Policzcie sobie państwo, jaka to jest skala w przypadku całego kraju. Mówimy o wydatkach przedmiotowych, o wydatkach inwestycyjnych. No, ale przed nami również ta sfera podmiotowa, czyli sfera kadrowa. I tutaj, szanowni państwo, wchodzimy w kwestię właśnie status quo, nauczycieli, ich miejsca pracy, ale nie tylko nauczycieli, bo i pracowników niepedagogicznych, ale tutaj rozumiem, że w tej kwestii pani Róża Lewandowska będzie miała najwięcej do powiedzenia. Związek zawodowy to przede wszystkim walczy o miejsca pracy, walczy również o zwiększenie nakładów na oświatę, a najwyższym celem jest dobro naszego dziecka. Uważamy, że konsultacje były, można powiedzieć, nie były przeprowadzone, ponieważ od czerwca, kiedy ogłoszono wprowadzenie reformy, konsultacje polegały na tym, że w spotkaniach prowadziło się wykłady. Mówiono, i powtórzę te słowa, które powtarza się praktycznie za każdym razem. Reforma jest policzona, uważamy, że nie. Reforma jest przemyślana, uważamy, że nie. Reforma musi być teraz przeprowadzona, bo kiedyś tam gimnazja były i źle uczyły. Ja tylko przypomnę, gdy były wprowadzone gimnazja, celem wprowadzenia gimnazjum wprowadziła ta opcja, która teraz chce zlikwidować. My jako Związek Zawodowy byliśmy wtedy przeciwko, ponieważ również tą reformę wprowadzono za szybko. Dlatego kilka roczników, można powiedzieć, było na straconej pozycji. Bo nauczyciele nie byli przygotowani, bo szkoły nie były przygotowane, bo trzeba było jakby to wszystko dopracować. W tej chwili gimnazja są jedne z lepiej prowadzonych szkół. W gimnazjach pracują specjaliści o wielu, można powiedzieć, kierunkach. Gimnazja, przecież wcześniej, proszę sięgnąć historycznie, kiedy Polska tak dobrze stała i kiedy tak dobrze była oceniana przez instytuty badawcze, nie polskie, tylko ogólnoświatowe. Polska od kilku lat, 15-latkowie uzyskują bardzo wysokie wyniki nauczania. Ktoś mówi, że te wyniki, bo to testy i tak dalej, ale do testu też trzeba się przygotować. Nikt nie powie, bo w to latka też można skreślać i się trafi albo nie, ale wszyscy nie trafią piątki. Czyli jeżeli uczniowie do gimnazjum i osiągają takie wysokie wyniki, zazdroszą nam kraje wysoko rozwinięte i dziwią się, że już gimnazja są tak dobrze przygotowane, a my teraz wszystko odwracamy i chcemy rewolucji. Ja chciałbym powiedzieć, że Związek Nauczycielstwa Polskiego nie jest partią polityczną, rozmawia z każdym, kto z nami chce rozmawiać. Ale Związek Zawodowy również, jako my, jako ZNP, widzimy zagrożenie tej nieprzemyślanej reformy. Reforma jest, wprowadza chaos, wprowadza niepokój, nie tylko do nauczycieli. My mówimy również o pracownikach niepedagogicznych, a mówimy przede wszystkim o rodzicach i dzieciach. Przecież rodzice dowiadują, jeżeli ja słyszę, że jeszcze są konsultacje, że jeszcze się prowadzi, że jeszcze są w toku, jest produkcja czy tam podręczników, podstaw programowych. No proszę państwa, reforma wchodzi w tym roku, w 2017 roku we wrześniu, a nie ma podstaw, nie ma podręczników, mamy podstawy do klasy pierwszej, mamy podstawy do klasy czwartej i do klasy siódmej. Nic nie ma mowy o liceum. Jeżeli chodzi o matematykę, jestem nauczycielem matematyki. Do tej pory matematyki, jeżeli chodzi o kształcenie ogólne, było 24 godziny. W tej chwili będzie 20, ponieważ jeden rocznik będzie krócej. Kształcenie ogólne będzie trwało 8 lat, trwało 9. Nie wszystkie dzieci pójdą do liceum i do technikum, bo taka też jest celowość, aby szkoły zawodowe również się rozwijały. I my jesteśmy za tym. Wiele elementów popieramy.
ale nie można przygotowywać reformy szybko na kolanie w ciągu jednego roku. Tak jak przypomnę jeszcze raz i wrócę do tego tematu, że nam inne kraje zazdroszczą, że my mamy tak wysokie wyniki w nauczaniu, że 15-latkowie osiągają, my mamy chyba do 10 miejsca, jeżeli chodzi o cały świat. Do 10 miejsca, proszę Państwa, nigdy tak Polska dobrze nie stała. Ani 20 lat temu, ani 25 lat temu, ani 30. Dopiero jak zaczęły te gimnazja tak jak należy. Czyli dopiero zobaczcie, jaki czas, ponad 10 lat musiało minąć, żeby gimnazja zaczęły dobrze funkcjonować. I teraz ta reforma spowoduje też, że znowu kilka roczników nie będzie to wszystko tak dopracowane. Bo jeżeli mówimy o matematyce, jeżeli w klasie 7 i 8 nie będzie w ogóle trygonometrii, nie będzie równań, nie będzie układów równań, to jak można będzie tego nauczyć fizyki? Przecież fizyka powinna współdziałać z matematyką. Matematyka jest podstawą do uczenia przedmiotów technicznych. Na 8 klasie kończy się kształcenie ogólne. Dziecko już musi, czyli o rok młodsze, mówiliśmy, że dziecko 15-letnie, gimnazjaliści już często też nie wiedzieli, do jakiej szkoły chcą pójść, czy techniczne, czy w jakim kierunku. Często młodzież, no rodzice, i to bardzo dobrze, że dbają o swoje dzieci, że często kuchają na swoje dzieci, dziecko często dopiero później wie, co chce osiągnąć w życiu. Ile z nas, jak tutaj siedzimy, każdy by może powiedział, że chce iść w innym kierunku. A teraz będzie się wymagało od dziecka, które rok szybciej musi skończyć kształcenie ogólne, że on już ma wiedzieć, czy on chce iść do liceum, czy chce do technikum, czy iść po linii branżowej. W szkole zawodowej matematyki w klasie pierwszej będą 2 godziny, w klasie drugiej 1 i w klasie trzeciej 1. Nie wiem, jak można nauczyć matematyki w takim stopniu, aby potem ktoś był technicznie dobrze przygotowany na studia techniczne. Tutaj wszystkie kraje jakby starają się wydłużyć kształcenie, ja mówię o krajach rozwiniętych, ogólne, ponieważ tak stricte pracy takiej no, niewymagającej jakiejś wiedzy większej będzie coraz mniej. Wszystko będzie tutaj głównym taką umiejętnościami będzie technika, umiejętność posługiwania się komputerem, umiejętność posługiwania się jakimiś podstawowymi programami. I tu jest ważne, żeby to kształcenie ogólne właśnie trwało te 9 lat. My mieliśmy, owszem, zgadzamy się, że rok za krótko jest kształcenie w liceach. I to jest prawdą, ale pomysłem związku, mieliśmy na to pomysł. Mianowicie, żeby dzieci 6-letnie poszły do szkoły i wszystko momentalnie rok wcześniej i kończy się na tym samym, w tym samym wieku jakby to kształcenie edukacyjne, jeżeli chodzi o kończąc na liceum. Jeżeli chodzi o zagrożenie, tutaj nas uspokajają, słuchamy wszystkich argumentów, ale proszę Państwa, jeżeli mówimy o niżu demograficznym, jeżeli mówimy o roku krócej kształcenia ogólnego, to proszę Państwa, naprawdę cud by musiał się stać, gdyby nie było zwolnień. Będą zwolnienia. A my jesteśmy związkiem zawodowym, który przede wszystkim walczy o najważniejsze dobro człowieka, a najważniejszym dobrem człowieka dla każdego z nas jest praca. Po prostu mieć pracę. Ile to w skali kraju może być? No to są, tak jak mówi się około 30 tysięcy nauczycieli. Ja powiem tak, w tym roku, w ciągu 2 lat nie będzie zwolnień. Dlatego tak pewnie partia rządząca mówi, że jest dobrze, nie będzie zwolnień, bo nie będzie przez 2 lata. Ale związek bada sytuację, co będzie się działo za 3 lata, za 4, za 5. W grudziądzu będzie kilkadziesiąt zwolnień, z naszych obliczeń. Nie jest prawdą, że będzie spokój, nie jest prawdą, że w grudziądzu nie będzie zwolnień. Może jątrze, jak ktoś powie, może tutaj wprowadza mnie pokój. Ale proszę Państwa, jestem przedstawicielem bardzo szerokiej masy, dużej grupy społeczeństwa. W naszym związku jest skupione ponad 900 osób. Od lewa do prawa. I ludzie zgłaszają mi takie problemy i mówią, jakie są tutaj zagrożenia. Jeżeli budynek nie będzie, jakikolwiek budynek w Grudziądzu, nie będzie przeznaczony do prowadzenia jako przez oświat, to ten budynek będzie no, przekazany, sprzedany, no nie wiem. Ale tam pracują na przykład obsługa. Tam pracuje administracja. Już mówi się o tym, żeby nikogo więcej nie zatrudniać, to znaczy czeka się, że ktoś odejdzie na emeryturę. Ale z drugiej strony się mówi, żeby jak najdłużej pracować, żeby mieć za co żyć.
Czyli nie wiadomo, jak to się to wszystko skończy. Na pewno będą zwolnienia w administracji, na pewno będą zwolnienia w obsłudze. Jeżeli chodzi o nauczycieli, część nauczycieli ma wiele fakultetów ukończonych. Z odpisów na doskonalenie, ale musiało wiele pieniążków również wyłożyć ze swojej kieszeni. I wielu nauczycieli jest przygotowanych bardzo dobrze, ale wielu nauczycieli na przykład pokończyło przyrodę, a przyrody nie będzie, bo przyroda będzie teraz w klasie czwartej, a tak była w klasie czwartej, w klasie piątej i w klasie szóstej. Czyli nauczyciele, którzy dodatkowo pokończyli te kierunki przyrody, nie będą mieli pracy. To będzie, tak mówi się też, żeby wyeliminować dwuzmianowość. Jeżeli ja słyszę, że w grudziąckiej szkole pracują nauczyciele i dzieci chodzą do szkoły do godziny 15 i się wydłuży 2 lata nauka, to jak ma być, nie ma być dwuzmianowości? Nie ma możliwości, żeby to wszystko zagrało. Po drugie, dlaczego jest taka obawa? Jeżeli są tworzone podstawy programowe, jeżeli my nie wiemy, czego będziemy się uczyć w liceum, jeżeli my nie wiemy, jaka jest podstawa, bo dopiero te podstawy się pisze, to gdzie jest wypowiedź ekspertów? Gdzie jest korelacja między matematyką, fizyką? Gdzie jest korelacja między historią a Polski? Jeżeli Rada Języka Polskiego, nauczyciele języka polskiego mówią, że ta reforma jest źle przygotowana, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że od klasy czwartej będzie ciągle Pan Tadeusz co rok uczony. I teraz ktoś się zastanawia, że w klasie czwartej szkoły podstawowej Pan Tadeusz, to nie jest łatwa lektura. Ale tłumaczą, że opisy. Proszę Państwa, to nie jest powrót, bo często społeczeństwo, ja tylko jedno zdanie powiem, żeby tutaj koleżanki i koledzy się wypowiedzieli, bo muszę powiedzieć, że w Grudziądzu jest dobra współpraca, jest z posłem, z radnymi, nie mogę powiedzieć, że w Grudziądzu, ale reforma nie wejdzie w Grudziądzu. Reforma wejdzie w całym kraju. I to nie jest powrót, tak jak się mówi społeczeństwu, że jest powrót do 8-letniej szkoły podstawowej, tak jak było kiedyś. Nie tak jak kiedyś. Inne podstawy programowe, inna siatka godzin, okrojone nauczanie, jeżeli chodzi o matematykę, przyrodę i tak dalej. Tu są zagrożenia. Czyli tutaj trzeba by było dobrze się zastanowić na tym i zobaczyć tą całość. Czego będzie się uczyło polskie nasze dzieci? To jest nie XX wiek, już XXI. Ja mam tylko to bardzo ważne pytanie. Co Państwo zamierzają wszyscy zrobić, bo już jest podpisane? Co można jeszcze zrobić? Nadzieja, powiem tak. Jaka jest nadzieja? Nadzieja umiera ostatnia. My mamy na drzwiach i w każdej szkole takie hasło powiedziane, napisane. Kto walczy, może przegrać. Kto nie walczy, już przegrał. I my mamy nadzieję do ostatniej. Mamy cały czas nadzieję, dlatego że Związek Nauczycielstwa Polskiego wszedł już w spór zbiorowy z dyrektorami. Ale mamy też inną możliwość, bo mamy możliwość przeprowadzenia i tutaj też właśnie z panem posłem się spotkaliśmy wcześniej, rozmawialiśmy i z radnymi. Chcemy rozpropagować taką akcję referendum ogólnokrajowe. Jeżeli to ma być społeczeństwo obywatelskie, chcemy zapytać obywateli, jakie mają zdanie na temat wprowadzenia tej reformy. Bo im więcej wiadomości dociera do społeczeństwa, tym więcej jest przeciwników. Jeszcze jedno powiem. Tu są przedstawiciele gimnazjum młodzieży trudniejszej. Zaprosiłam i koleżanka też jest z gimnazjum. Młodzież trudniejsza, która potrzebuje jakby takiej specjalnej opieki, specjalnego przygotowania i specjalnej takiej zaopiekowania się młodzieżą trudniejszą, która wy macie uczniów ze szkół grudziąckich. Może koleżanka i kolega się tutaj wypowiedzą. Jaki tu jest problem z tymi uczniami, którzy byli, bardzo dobrze się czuli w waszej szkole, którzy ta szkoła traktowała, ta młodzież była traktowana jak w domu, tutaj mama, tata i tak dalej, że pod opieką, bo często mamy taką młodzież. Proszę Państwa, można zakładać wiele, można obiecywać wiele, ale wiemy, jak wygląda społeczeństwo i często dzieci potrzebują opieki wśród nas. Aktualnie w centrali w Warszawie ZNP wraz z uczestnikami tego wspólnego referendum będziemy zastanawiać się nad dobrze skonstruowanym pytaniem dotyczącym właśnie tego referendum. Ono nie może być niedoprecyzowane. Wiem, że chyba nawet dzisiaj jest takowe spotkanie i do końca tego tygodnia to pytanie powinno być znane. Natomiast jeżeli chodzi o sam tryb przeprowadzenia tego referendum z pytaniem, czy Polacy chcą takiej reformy edukacji, na tych warunkach, które postawiła minister Zalewska, musimy dotrzeć do jak największej
rzeszy opinii społecznej, żeby przedstawiać argumenty, czyli żeby mówić to, czego zabrakło w konsultacjach społecznych, żeby wskazywać na te fragmenty, na te elementy tej reformy, które są złe. Złe dla środowiska nauczycielskiego, złe dla naszych dzieci, złe dla samorządów, złe dla w ogóle przyszłego Polaka. Dlatego też mówię, starannie chcemy się do tego przygotować, ale mamy, nie dość, że mamy mało czasu, poza tym jestem przekonany o tym, że w skali kraju mało czasu chcemy przeprowadzić, znaczy mając na uwadze to, że reforma wchodzi w życie 1 września 2017 roku, to jest bardzo mało czasu, mając na uwadze, że są ferie zimowe, wchodzimy w okres ferii zimowych, a poza tym mamy czas, żeby zebrać 500 tysięcy podpisów, przekazać je do marszałka Sejmu, którym to właśnie, który to dalej powinien zająć się tymi podpisami. Jest to bardzo trudne zadanie, ale wierzymy w to, że trafimy do społeczeństwa z tą informacją, przedstawimy argumenty, które świadczą o tym, że ta reforma została przygotowana bardzo mało, bardzo słabo. Oczywiście nie przysłużył się nam też do tego pan prezydent Andrzej Duda, który 9 stycznia podpisał to tego stycznia, wracając tak naprawdę czas nam, żeby przygotować się do tego pytania referendalnego. Jedna rzecz, szanowni państwo, zwróćcie uwagę, jak kiedyś pytano, w ubiegłym roku, przepraszam, Polaków, co sądzą o reformie, spłaszczając to pytanie do wygaszania gimnazjów. Około 70% osób opowiedziało się za likwidacją gimnazjów, bazując na resentymentach, to o czym pani prezes powiedziała, że to ma być tylko powrót do szkoły sprzed lat kilkunastu. Otóż nie, zmieniły się czasy, żyjemy w XXI wieku, sposób nauki, wykorzystywanie internetu zupełnie zmieniło przestrzeń tak jakby edukacyjną, dlatego to nie jest absolutnie adekwatne. I mając na uwadze to, że mamy mało czasu, musimy się wziąć ostro do pracy i wiem, że ta akcja zbierania podpisów, bo na tym to się tak naprawdę będzie opierało, ruszy jak najszybciej. Także wespół z organizacjami społecznymi, partiami politycznymi, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego chcemy jak najszybciej wdrożyć tak jakby ten komitet referendalny, który tak naprawdę bardzo szybko upora się z pozbieraniem tych 500 tysięcy podpisów. Oczywiście jako koordynator regionalny będę miał za zadania zintegrować środowiska Platformy Obywatelskiej wraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Będę tak jakby odpowiadał za pracę pełnomocników powiatowych, którzy będą musieli bardzo szybko złapać kontakt ze strukturami lokalnymi ZNP, ale także środowisk samorządowych, a także środowisk nauczycielskich, ponieważ wiadomo, mamy mało czasu. Tak naprawdę wszyscy akurat w tym kontekście mówimy jednym głosem, bo tak jak państwu powiedziałem na początku, nie ma takiej organizacji reprezentującej interesy samorządów od gminy poprzez województwa, nie ma takiej organizacji z, powiedzmy pożytku publicznego, stowarzyszenia znającej się na problemach edukacji, która by optowała za tą reformą. Także tutaj wiem, że między nami komunikacja będzie ułatwiona, jednak proceduralnie, a także technicznie będziemy musieli się bardzo mocno sprężyć, żeby te podpisy zebrać i oczywiście nie 500 tysięcy, bo to jest minimum. Mam nadzieję, że zrobimy o wiele więcej tych podpisów, żeby pokazać rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że to jest nietrafiona decyzja, nietrafiona reforma i więcej narobi szkody niż dobrego. Szanowny panie redaktorze, skoro uważa pan, że 17 dni na procedowanie 700-stronicowego projektu ustawy Prawo Oświatowe to jest rok czasu, to jest pan w błędzie. Jestem parlamentarzystą Rzeczypospolitej, byłem świadkiem, uczestnikiem wydarzeń i procedowania. Tak, w polskim parlamencie. 17 dni trwało procedowanie 700-stronicowego projektu. Proszę mi wskazać, ile odbyło się merytorycznych konsultacji dotyczących właśnie zmiany w prawie oświatowym. Jeżeli zaś tyczy się o tym, że jest wszystko przygotowane, mówi pan od roku, proszę mi wskazać założenia podstawy programu. Trwają, ale jakie przygotowania? Szanowni państwo, do 15 maja do 15 maja nauczyciele powinni być poinformowani przez organy prowadzące, czyli przez samorządowców, gdzie i jakich przedmiotów będą uczyć. Szanowni państwo, do 15 maja. Dzisiaj mamy połowę stycznia. Nie wiemy, jaka będzie podstawa programowa. Producenci podręczników, czyli firmy, które mają zająć się pisaniem podręczników, nie wiedzą, co mają robić. Tak? Nie znamy podstaw programowych. Dlaczego? Nie ma ekspertów. Eksperci się wycofują. Znamienite nazwiska z poszczególnych dziedzin nauki wycofują się, ponieważ wiedzą, że to jest karkołomne, a wykonalne zadanie. Ja jedno zdanie tylko powiem. Jak można mówić o konsultacjach, jeżeli nie wiemy, o czym mówimy? Panie redaktorze, ja panu wymienię. Ale jeżeli nie ma podstawy programowej na przykład do liceum, bo nie ma jeszcze, no ale no, proszę pana, jeżeli mówimy, czy edukacja jest oderwana, czy edukacja to jest ciągłość? Jeżeli jest edukacja ciągłością, to powinniśmy znać zamierzenia nie tylko w klasie pierwszej, czwartej,
czy siódmej, ale również co będzie w liceum. Tutaj kolega chciał zabrać. Może ja uzupełnię, że prowadzi szkołę publiczną, a jednocześnie nauczycielem, więc powiedzmy jestem i praktykiem, jednocześnie z drugiej strony, można powiedzieć, ekranu stoję. Bardzo prosty przykład. Uczymy młodzież po 15 lub 16 roku życia, ci, którzy mają roczne lub dwuletnie opóźnienie w klasach dla dorosłych i w klasach młodzieżowych przysposabiających pracę. Więc ta młodzież, która rozrabia w szkole, w domu, w podstawowych szkołach, miała jakieś różne problemy, rodziny patologiczne, więc my ich zbieramy. Zamiast biegać po ulicach i tłuc szyby, my ich mamy. I od razu mówię, wyniki są takie, bo mamy gimnazjum dla dorosłych, gimnazjum młodzieżowe, liceum nie mówię. Są takie wyniki, że oni przychodzą około 20-30%, przeważnie się nie 1/3, to są ci, którzy mają kuratorów albo ze względu na rodzinę patologiczną, albo ze względu na siebie, lub weszli w konflikt z prawem. My ich zbieramy ze wszystkich szkół. To znaczy, że w jednym miejscu nasza kadra jest przygotowana, u nas nie każdy nauczyciel ma szansę się utrzymać, rozumiem szczerze. Tak? Więc kto u nas po roku, dwóch sami wybieramy, albo przedłużamy umowę, albo nie. Po prostu specyficzne, my nastawiamy się przede wszystkim na wychowanie. I rozumiem, ci, którzy u nas kończą, a kończy u nas około 70%, nigdy się wszystkich nie urotuje, to jest prawda. 70% kończy, więc bardzo dużo. W szkołach podstawowych na pewno by tego nie skończyli, ani w gimnazjach tych normalnych. I ogromna większość z nich dostaje pracę. Bo jak oni u nas przejdą pierwszy i drugi rok, to trzeci rok już są na końcu, mają już prowadzić nie 16-18 lat. Oni już prowadzili dojrzeli. Te 2 lata utrzymaliśmy ich, ustabilizowali się, kończą, to oni idą do pracy, znaczy oni nie idą kraść, nie idą rozrabiać. Bardzo mało który z nich, a mamy takie kontakty, po latach wracają, dziękują nam, żeśmy tam ze przeproszeniem, oczywiście przenośni, w tyłek ich kopali, tak, ale dzięki temu u nas wydoroślili, skończyli, zdobyli przyuczenie zawodu i są bardzo dobrymi pracownikami. Teraz, po tej reformie, ogromna większość tych nie będzie, ponieważ utrzymane będą tylko klasy, jako klasa szkoła podstawowa, tylko 7-8 klasy, bo tylko te byśmy mogli mieć, tak? Nie 1-6, nie dzieciaków, tylko rok, 2 lata później, to dopiero po 6 klasie. W klasach dla dorosłych tak, ale on musi mieć tam już więcej lat, musi mieć troszkę. Natomiast mamy 3 typy szkół, natomiast szkoła przysposabiająca, tak zwana młodzieżowa, którą mamy też właśnie w tej chwili szkołę przysposabiającą do pracy młodzieżową, tak zwaną gimnazjum, nie ma w ogóle w tej nowej ustawie. Zero. Ponieważ projekt ustawy pojawił się w połowie września, jeżeli dobrze pamiętam, mogę się pomylić o 2 tygodnie. Tak jak pan poseł mówił, to jest kilkaset stron. Razem z panią dyrektor, którą tu razem siedzimy, zbudujemy tą samą szkołę, dokładnie ją studiowaliśmy. Trwało to wiadomo ile czasu. I co się okazało? Na 3 typy szkół, które mamy, 2 typy szkół są w nowej ustawie, wtedy jeszcze w projekcie jest. Natomiast ten trzeci, najbardziej nas interesujący, szkołę przysposabiającą do pracy, gimnazjum młodzieżowe. Tak, dokładnie. Gimnazjum. To jest takiego OHP, to się nazywa. To nie jest OHP. OHP to właśnie dla dorosłych. Prawie tyle samo lat, tylko... Po 7 klasie można było też... Mniej więcej tak, tylko że oni mają 5 dni nauki, a tamci mają 3 dni nauki, bo mają 2 dni pracy. Tak, ale bardzo podobny wiek. Tak, tak. I ten sam typ młodzieży, powiedzmy, tak, z różnymi problemami. Nie ma w ogóle. Napisaliśmy, ja to odpisałem, bo były konsultacje, tak jak pani przewodnicząca mówiła, niby konsultacje były. Niby. Były króciutkie, od połowy września do połowy października. Jak ja to przeczytaliśmy, przestudiowaliśmy, zobaczyliśmy, że ogólnie niby o tej typie szkół jednym jest, ale to tylko ogólnie. Natomiast później, 7-8 klasa tylko, bez tych pierwszych 1-6, liceum dla dorosłych otrzymywane. Natomiast to, o którym mówię od początku, nie ma jej w ogóle. Więc napisałem pismo, wysłałem do, w ramach konsultacji, na początku października, do ministerstwa. Ile odpowiedzi? Dokładnie wyprecyzowałem w każdym paragrafie, w tym projekcie oczywiście zaznaczam, gdzie brakuje tego typu szkół. Oraz zaznaczam, nie dotyczy to naszej tylko szkoły, tylko dotyczy całej Polski. To jest kilkadziesiąt tysięcy młodzieży, lekko licząc. No wiadomo ile wypada, prawda, zawsze kilka takich młodzieży w każdej klasie jest. Odpowiedź dostaliśmy mailem na początku, wysyłam to 10 października, to było na początku grudnia dostaliśmy, tak? Po 1,5 miesiąca dostaliśmy ponad odpowiedź, taką bardzo enigmatyczną. Fakt, nie ma waszego typu szkoły w nowym projekcie ustawy, ale na początku ogólnie jest, a tego, że nie ma waszej szkoły wymienionej, to jeszcze będzie w
w konsultacjach międzyresortowych i międzywydziałowych między, między departamentami w ministerstwie. To jest wszystko. Czytając ustawę, która weszła w życie, bo już później nie było żadnych zmian naniesionych do projektu ustawy, nie ma. Znaczy, to nie przejdzie do innego ministerstwa, tak jak szkoły specjalne, na przykład szkoły, nie, które nie. Kultury. Może wiem, o co chodzi panu. Wiem, o co panu chodzi. W żadnym wypadku. To nie jest szkoła zawodowa. W tym sensie bym powiedział, że podlegająca pod specyficzny zawód. Ale powiem jeszcze inaczej, tylko wejdę słowo. Dziecko, które kończy OHAP, a które kończy gimnazjum, takie przychodzenie do zawodu, chyba dla rodzica i dla tego dziecka nawet ten papier jest jakby takim dowodem, że skończył normalną edukację. Często młodzież jest po prostu... Nie ma innych właśnie, ma ale słuchajcie, często młodzież później dojrzewa. Ile jest młodzieży dopiero 15-16 lat, które no różnie się układa? Ile dorosłych, ile ludzi później dojrzewa? Ale proszę panu, powiem tak. Dzieci niepełnosprawne, z niepełnosprawnością. 8 lat obowiązkowego kształcenia ogólnego. Było 9. A każde dziecko, które ma jakąkolwiek niepełnosprawność, a tym bardziej jakąś większą, chyba jest lepiej, jak jest w obiegu, tak powiem brzydko, czyli jest w edukacji, bo to jest szansa na to, że to dziecko jakoś zaskoczy, czy się dopracuje. Szkoły muzyczne, jak pan wspomniał. Jest problem wielki ze szkołami muzycznymi. Jest, to proszę porozmawiać z dyrektorami, ale nie w Grudziądzu. Szkół muzyki, które prowadzą szkołę podstawową i gimnazjum. Jakie będzie rejonizacja, jak to będzie wyglądało? Ja rozmawiałam właśnie. Bo się też przygotowałam do tego, to nie jest problem, jest wiele zapytań. I dlatego naszą jakby, bo pan też mówił o konsultacjach. Jak można przeprowadzić konsultacje od czerwca do końca grudnia? Ale jakie to były konsultacje? Ale były takie konsultacje, ja przepraszam bardzo, i widziałam te konsultacje. Przyjeżdża pani minister, co też przedstawicie, mówi wykład i wyjeżdża. To są konsultacje, że nie można zapytać. Przepraszam bardzo, dla mnie konsultacje, tak jak dzisiaj państwo tyle czasu spędzacie z nami, bo chcecie, żebyśmy się wypowiedzieli. Ja powiem tak, nie jesteśmy przeciwko zmianom, ale nie jesteśmy zdecydowanie przeciwko rewolucji w oświacie, bo znowu kilka roczników będzie straconych, a po trzecie, czy stać Polski na taki wydatek? To nie jest, jeżeli ministerstwo mówi o 900 milionach, do tego dołóżmy samorządy, a nie wszystkie samorządy mają pieniądze, to są już miliardy. Czy stać nas na to, żeby tak szybko zmieniać? My nie jesteśmy przeciwko, jeszcze raz powtarzam, my jesteśmy związkiem zawodowym, nie partią polityczną, to jest nie, raz, ale tylko powiem raz. Drugą rzeczą powiem, w naszym związku są i z partii PiS i z PO w większości i z różne, ale dlatego jest przeprowadzany spór zbiorowy, żeby chcemy zapytać jakby pracowników pracujących w placówkach oświatowych, jakie jest nastawienie, ale po trzecie myślimy również o solidarności nauczycielskiej. Solidarność nauczycielska polega na tym, że nie, że ja będę miał w liceum godziny i to mnie nie interesuje, co będzie miała koleżanka w gimnazjum, czy będzie miała pracę, czy nie. Bo ja słyszałam, panie redaktorze, od dyrektorów grudziąckich szkół, których nie podam nazwisk, że nie przyjmą nauczycieli z gimnazjum do szkół ponadgimnazjalnych, bo moi nauczyciele, tak mówią dyrektorzy, uzupełniają godziny w gimnazjach, których nie będzie. Których nie będzie. To gdzie będą mieli uzupełniać? Rok wydłużony, to ci nauczyciele zostaną, którzy pracują w szkołach ponadgimnazjalnych. A nauczyciele z gimnazjum gdzie pójdą? A nauczyciele z gimnazjum naprawdę są bardzo dobrze przygotowani. I gdzie są te lata pracy, którzy uczniowie osiągnęli tak wysokie wyniki w nauce? Ta szkoła, która, tak jak mówi tutaj, 70% dzieci trudnej kończy i ma pracę. Państwo, zupełnie, jeżeli mogę. Pytanie, do referendum jeszcze. Na co liczycie? Zakładając optymistyczny scenariusz. Pójdą ludzie, zbierzecie te podpisy. Na co liczycie? Na to liczycie. Przekonany jestem, szanowni państwo, co do tego, że uda nam się zwielokrotnić liczbę podpisów, które będą wymagane jako niezbędne minimum do złożenia wniosku referendalnego do pana marszałka Sejmu. Jestem wręcz przekonany, mając na uwadze to, że widzę determinację osób, środowisk społecznych, nawet bardzo dużą aktywność w mediach społecznościowych rodziców, którzy już teraz, będąc zmuszeni do zapoznawania się z zasadami tejże reformy, i widzę coraz większe poruszenie społeczne co do tego, że przedstawimy nasze racje, które będą udokumentowane, ale udowodnione tezami naukowymi, czyli osób, które znają się na edukacji, które przepracowały kilkadziesiąt lat jako praktycy, co do tego, że ta reforma jest zła, pokażemy obszary
tej zmiany, ale też, żeby nie było tak, że będziemy wszystko krytykować, będziemy zobowiązani również w kolejnym kroku do przedstawienia naszej oferty, jak my to widzimy, czyli ewentualnie co trzeba poprawić w ramach istniejącej struktury, jeszcze oczywiście przed reformą, co do tego, żeby to funkcjonowało w sposób prawidłowy i należyty. Ponieważ nie możemy żyć, szanowni państwo, w oderwaniu od rzeczywistości taka, jaka jest na świecie czy w Europie. Odejściem od tego systemu ogólnego, tak, opartego na trzypoziomowym szkolnictwie jest błędem i to jest archaizm, który tak naprawdę teraz nie ma zastosowania, więc my będziemy przeprowadzali szereg spotkań, konsultacji. Nie będzie też tak, że ta akcja nie będzie miała wymiaru ogólnokrajowego, ponieważ ja już teraz wiem, że osoby powszechnie znane, sportowcy, aktorzy, naukowcy będą również zainteresowani w tym, żeby wesprzeć nas w tej akcji, także to będzie bardzo duża machina, która będzie pokazywała społeczeństwu, jakie negatywy płyną za tą reformą. Także jestem głęboko przekonany, że przy pełnym zaangażowaniu struktur nauczycielskich, organizacji społecznych, politycznych, uda nam się przekonać obywateli co do formy, jakości tejże reformy i uda nam się tak jakby uzyskać pozytywny efekt tym referendum. Jeden, proszę sobie wyobrazić, że za 2 lata, kiedy mają być wygaszane gimnazja, ostatni, trzeci rok gimnazjum, ci, którzy tam nie zdadzą klasy trzeciej gimnazjum, muszą powtarzać. Którą klasę? 8 podstawową, to znaczy cofną się o rok. A nasi o dwa lub trzy, bo oni już mają rok lub dwa opóźnienia. To jest niezgodne z prawami dziecka. To jest inaczej, zabranie komuś prawa. On skończył 2 klasę, to znaczy 8, tak? 6 tak. Podstawowej i 2 gimnazjum jest w trzeciej. To znaczy 8 ma zaliczony. Jeżeli nie skończy trzeciej za 2 lata, ostatni rok gimnazjum, to on nie wróci do 9 klasy szkoły podstawowej, by nie mówił, jest 8-letnia. O rok było. Jak to nazwać? Jest to złamanie prawa, prawo nie powinno działać wstecz. To jest jedno. Drugie, znów diabeł tkwi w szczegółach, 2 czy 3 lata temu wprowadzono podręczniki darmowe dla całej młodzieży. W tej chwili te pieniądze wyrzucamy. My dopiero co, rok temu do pierwszej, teraz do drugiej. W przyszłym roku do 3 klasy gimnazjum wszystkie nowe podręczniki za darmo, tak? Panie dyrektorze, dobrze mówię? To wszystko możemy wyrzucić, ponieważ będą cały nowy program, podstawa, której w tej chwili nawet nie mamy. Po trzecie, do końca lutego lub stycznia, też jeszcze dokładnie nie wiem, bo to się tam zmieniało, jeżeli zostanie utrzymana ta reforma, wszystkie jednostki szkoły, tak, muszą wystąpić o zmianę z gimnazjum do jednostki samorządu, tak, do miasta czy do gminy, o zmianę typu szkoły. A my w tej chwili nawet nie wiemy co, jak, gdzie, ponieważ jest ustawa weszła, ale nie wiesz, jak zwykle te diabły tkwi w szczegółach, rozporządzeń nie ma, jest tylko ustawa. Przecież jeżeli dobrze, każdy z nas wie, dopiero w rozporządzeniach ministerialnych są te szczegóły, do których możemy się odwołać, chociażby nawet druk, jaki to ma być. Ale oni się cieszą. Po pierwsze dlatego, że ten poziom dla nich utrzymujemy na niższym wymagalności, prawda? I oni nagle nie są tak jak w normalnej szkole, siadaj głąbie za przeproszeniem, ale tak się zdarza, prawda? Ty nic nie umiesz, tego. On tam w ogóle nie chce chodzić do szkoły. Wielu z nich, którzy byli zaciukani, jak to się kolokwialnie mówi w szkole, u nas odżyli. I nagle mają oceny tego, bo nikt ich tam nie tego, oni są na niższym poziomie, nie ma takiej wymagalności, bo wielu z nich po prostu mają, nawet umysł ich nie pozwala, więc to jest ten problem. Tu się odnajdują, dlatego te 70% kończy. I tak, i co jeszcze wasi rodzice mówią? Tutaj się odnaleźli wasi rodzice, a co będzie teraz z moim dzieciakiem, z moim synem, z moją córką? O Boże, o Jezu, takie często mamy odnosienia. To jest szkoła prowadzona przez stowarzyszenie, ale jest to szkoła publiczna. I państwo pytali się, ile osób będzie zwolnionych. Ja mogę powiedzieć od razu, naszej szkoły po prostu nie będzie. W obecnym jakby układzie prawa oświatowego nie będzie naszej szkoły, więc 10 nauczycieli plus 3 osoby obsługi, księgowe to jest 15 osób, na pewno pójdzie do zwolnienia, bo nie ma możliwości innej. Natomiast tutaj chyba o rodzicach koleżanka by się wypowiedziała bliżej, bo no, my reprezentujemy specyficzny typ szkoły. Natomiast myślę, że rodzice będą niemile zaskoczeni, jak nie będą gdzie mieli posłać swoich dzieci do szkół. Natomiast my odciążamy grudziąckie szkoły, więc nasze koleżanki, nasi koledzy ze szkół, z gimnazjów, a potem ze szkoły podstawowej, również nie będą mieli co z tymi uczniami zrobić. A proszę państwa, nie oszukujmy się. Młodzieży z problemami, młodzieży trudnej, młodzieży, która nie radzi sobie z podstawą programową, jest sporo. Młodzieży, która sprawia kłopoty wychowawcze, jest sporo. Te wszystkie dzieci zostaną
w szkole podstawowej z pierwszoklasistami, z drugo, z trzecio, z czwartoklasistami? Co zrobimy? To jest też ten problem. Gdzie szkoła podstawowa to dla wielu enklawa ciszy i spokoju. No nie wiem. 1 stycznia 1999 roku wchodziła reforma oświatowa. Wtedy twórcą była obecna dzisiaj już Platforma Obywatelska, tak? I Prawo i Sprawiedliwość, czyli koalicja AWS, Unia Wolności. I tak jak coś nowego jest wprowadzane, zawsze będą pewnego rodzaju niedociągnięcia i one były, ale tutaj i pan poseł, i pani prezes, i zaproszeni goście mówili o tym, że przez lata to się docierało, tak? No i w jaki sposób zaczęło to funkcjonować? Najprościej mówiąc, zatrybiło. Na dzień dzisiejszy mamy 18 lat od wprowadzenia tamtej reformy i co widzimy, że obecnie rządzący w odczuciu Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie wyciągnęli lekcji z tamtego okresu, nie przygotowali się do przeprowadzenia tej reformy w sposób prawidłowy, troszkę wolniej, spokojnie, bez jakiegoś chaosu. Najkrócej moim zdaniem to można skomentować tak, że jak to mówiono w tamtym okresie, tak, reforma tak, wypaczenia nie. Gdy tylko się mówiło od powrót do ośmioletniej, większość było tak. Ale im więcej wiadomo, jak to wygląda i czego będą się nasze dzieci uczyć, mówimy nie. I tak właśnie nam mówią rodzice. Rodzice też pikietowali teraz przed Pałacem Prezydenckim. Rodzice mówią, a pan prezydent powie inaczej. I moim zdaniem to jest prawda i to, co widzimy, jest nagranie. Za 2 lata nie będzie zwolnień, ale za 2 lata są wybory. I tu chodzi nie o dziecko, tylko o kalendarz wyborczy. I tu jest problem, bo jeżeli by naprawdę chodziło o dobro dziecka, nic się nie robi szybko, bo oświata jest najważniejszym elementem funkcjonowania jakiegokolwiek kraju. W żadnym kraju na świecie reformy nie przeprowadzono w ciągu 17 dni, przepraszam bardzo, tak powiem, bo jeżeli jeszcze wszystkich materiałów nie mamy i senatorowie muszą przeczytać to w nocy, to jak ja... Tu kolega mówił, że czytał miesiąc i nie mógł, i dopiero gonił to, miesiąc czytał, a posłowie, senatorowie w ciągu nocy, 2 dni, 3 dni, proszę państwa, tak się nie da. Ja myślę, że najbardziej zdezorientowani są rodzice szkół. Podstawa programowa jest niby opracowana nowa do 1, 4, 7, ale tutaj wrócę jeszcze do tego przedmiotu przyroda. W tej chwili uczniowie klasy 6 mają jeszcze przyrodę. W przyszłym roku będą już mieli biologię i geografię. 5-klasiści obecni również mają przyrodę, ale w przyszłym roku co? Będą mieli biologię i geografię? Tego nie wiemy, prawda? Bo przyroda jest przewidziana tylko w 4 klasie szkoły podstawowej. To nie jest tak, że my nie jesteśmy za zmianami. Jesteśmy, ale nie w takim tempie, nie na chybcika i nie po łebkach. Bo nie można na dzieciach eksperymentować, a tych takich eksperymentów w naszej oświacie na dzieciach było już mnóstwo. I cierpią na tym przede wszystkim dzieci, ale także ich rodzice i nauczyciele. I myślę, że to jest bardzo ważne. W kilkunastu latach funkcjonowania gimnazjów, od razu mówię, my też nie na początku nie byliśmy za tym, bo to każda zmiana nikt nie lubi. Ale jak zaczęło to już funkcjonować? Dlaczego takie dobre wyniki mamy w Europie pod względem poziomu po gimnazjach? Dlatego, że póki były szkoły podstawowe, 8-letnie, w miastach, w większych miastach tak dalej, to nie przeszkadzało co do poziomu. Natomiast w szkołach podstawowych na wioskach, w małych miejscowościach często, kiedy były małe grupy, to nauczycieli jeden miał drugi przedmiot, trzeci. Poziom był dużo niższy. Zwłaszcza mówię o gminach wiejskich, szkołach wiejskich. To wiadomo, jaki to był poziom. Wychodził z 8 klasy, taki z powiedzmy szkoły wiejskiej, i wychodził z 8 klasy z miasta, spotykali się w technikum, w liceum, w szkole zawodowej. Poziom ich wiedzy był ogromnie zróżnicowany. Ja to wiem. Sam, ponieważ jak chodziłem do technikum jeszcze w latach tam, powiedzmy tak, kiedy byłem sam młodzieżą, wiem, jak kilku kolegów miał ogromne problemy. On miał, no nie wiem, 1/3 moich wiadomości. Pierwszy rok to po prostu makabrycznie się musiał uczyć, żeby nadgonić. Gimnazjum, co spowodowało, że jak zrobiono w gimnazjach, to z różnych kilku szkół wiejskich, podstawowych, 1-6, szli do gimnazjum. Kadra bardziej specjalistyczna. Prowadziła jeden, maksimum 2 przedmioty, lepiej wyposażone gabinety, co powodowało, że po tych gimnazjach wiejskich współczesnych on wychodził z takimi samymi wiadomościami jak ze szkoły gimnazjum z miasta. Więc gimnazja spowodowały wyrównanie poziomu dla tych dzieci, które są w mniejszych miejscowościach.
widziałem. Też nie byliśmy za bardzo za gimnazjami, bo nikt tego nie lubi, ale przez te kilka lat udoskonaliło się. Jeżeli teraz ta reforma nowego, obecnego rządu byłaby na tym, że chcemy wydłużyć, tak jak właśnie była mowa, robimy od szóstej klasy, od szóstego roku życia, przepraszam, szkołę podstawową i wydłużamy liceum i technikum. Słusznie. Tak, i też za tym. Byłaby modyfikacja, zmiana, więc inaczej, ewolucyjnie, nie rewolucyjnie. A w tej chwili jest rewolucja. A przeznaczyć na szkoły, ale teraz już istnieje. To było do zupełnie właśnie, co widzimy. Oświata to nie jest polityka, a u nas to się niestety robi polityką, bo często społeczeństwo się po prostu przekazuje informacje w taki sposób, jaki jest jakby do poglądów politycznych, a tu nie są poglądy polityczne. Dziecko nie jest związane z polityką. Dziękuję. Jeszcze ostatnie, bo jak chciałem, jedno pytanie mam do Pana, ponieważ my dostajemy pytania, mamy prawo też ich właśnie zadać. Chyba nikt z nas, to może retoryczne pytanie bardziej, nikt z nas nie uważa chyba naszych dzieci polskich za gorsze od dzieci niemieckie, francuskie, fińskie. W którym państwie w Europie, bo mówimy o naszym kręgu cywilizacyjnym, dzieci idą dopiero od 7 roku życia do szkoły? W Polsce, bo tak jesteśmy... Zacofani. Teraz. No tak, tylko, nie, czy, inaczej. No jak nie? Sekundę. Były tak zwane wczesnoszkolne nauczania, prawda? Tak, a co to zna? Zerówka kiedyś. A co? I to właśnie były te sześciolatki, które do szkoły szły. Ale jaka zerówka? Klasa jest klasa. Szkoła jest ale szkoła. Ale po co zerówka? Ja chodziłem do takiej zerówki. No dobrze, no i co? Byłem od 6 roku życia w szkole. No i już mam, i, prawda? I panie starze redaktor, i co się stało? I co się złego stało? I co się złego stało, że pan poszedł od 6 lat? No właśnie. Jaka jest różnica 30 lat temu, 7-latka, a dzisiaj? Dokładnie. Już nie mówiąc o internecie, o komputerach. Nie ma porównania. Po prostu o co najmniej rok, a właściwie wiele badań socjologicznych, sprawdzając wyniki właśnie przedszkolnych dzieci w wieku 5-6 lat, niektórych nawet prawie 2 lata, dzieci dużo szybciej się rozwijają. I to jest bardzo dobry argument. Czyli jak chcemy wrócić, powiem inaczej, wracamy dobra 20 lat temu do szkoły podstawowej, zabieramy nam, zabieramy nam telefony, komórki, zabieramy komputery, zabieramy internet, zabieramy wszystko. I wtedy może być powrót do tamtego czasu. Ale przepraszam bardzo, jeżeli polityk, no ja mówię, jeżeli mamy, no tak mówią, powrót do... Ale reforma nie zakłada. A jak nie zakłada? No programowanie to nie jest powrót. Ale powrót, jeżeli ktoś ma sentyment... Ja podaję jeden przykład, może... Ale powiem jeszcze inaczej, polityk nie powinien zajmować się, polityk się na wszystkim nie zna. A często wygląda, że się zna, w tej opcji, że się zna na wszystkim. Tak jak kolega prezes powiedział, to nie jest jedyna szkoła w Grudziądzu. To jest szkoła w Toruniu, w Wąbrzeźnie, to jest wiele podobnych typów szkół na terenie całej Polski. Nikt nie spotkał się z nami, poza naszym pismem, bloku, nie wiem, czy dotarły jakieś pisma do ministerstwa, natomiast my uważamy, że żeby dobrze przeprowadzić reformę, naprawdę trzeba szerokich konsultacji społecznych i trzeba posłuchać tych ludzi i co mają coś do powiedzenia, specjalistów. Trzeba na to czasu, a przede wszystkim czasu, żeby dodać takie elementy, szczegóły, które byście wyłuskali, tak. Bo ja czytając to bym nawet nie miała... Wystarczyło w pewnych punktach prawa dodać 2 słowa i już nasza szkoła miałaby przyszłość. Natomiast bez tych dwóch słów niestety my jesteśmy... Bo nie będzie rozporządzenia wykonawczego? Tak, nie ma nas. Chyba, że będą rozporządzenia wykonawcze. Do nie, tej pory bo nie rozporządzenie ma... jest aktem niższego rzędu i musi się opierać także, na ustawie jako akcie wyższego rzędu. Jeżeli nie ma w ustawie, nie można uszczegółowić to w rozporządzeniu. To nie chodzi o... Dziękujemy bardzo.